Manualne czyszczenie dyszy spieniającej w modelu Jura Z10. Aby manualnie wyczyścić dyszę spieniającą w modelu Jura Z10, należy przycisnąć dwa przyciski z tyłu głowicy i zdjąć pokrywę. Rozszerzamy wlewki kawy i ściągamy dyszę spieniającą. Wyciągamy wężyk. Ściągamy końcówkę jedną oraz ściągamy końcówkę drugą. Jak widać, tutaj znajdują się elementy, przez które nam leci mleko i to wszystko powinno być czyste, tak jak widać w chwili obecnej. Po przepłukaniu i sprawdzeniu dyszy składamy z powrotem wszystkie elementy. Muszą one pasować, mała dziurka do małej, duża do dużej. Wciskamy, nakładamy końcówkę dyszy spieniającej i wciskamy ekspres. Oczywiście zakładamy z powrotem zasłonę dyszy spieniającej.